Vardenga zaatakował Gimpera w sposób, którego nigdy bym się po nim nie spodziewał. Laluna mocno zdenerwowała się na Gimpera za porównywanie jej głowy z arbuzem. Trąba jest poważnie atakowany przez widownię za swój język polski. Oraz walka jednego z największych youtuberów Commentary została potwierdzona na Fame MMA 15. Zaczynamy. Trąba nagrał vloga z pierwszej konferencji Fame MMA i nazwał go Gimper to kondon. Nie uwierzycie, ale znalazły się osoby, które myślały, że on przez przypadek zrobił literówkę w tytule i zaczęły go za to wyzywać. Po tych wszystkich żartach Gimpera i Trąby na story, jak po prostu totalnie sarkastycznie ze sobą rozmawiali. I po piosence BDSA, z której już połowa Polski słyszała, że mówi się kondomy! Trąba i tak był zobowiązany wyjaśnić w komentarzu, że to tak specjalnie. O, a tutaj niejaka Alessandra Gadziwo informuje Trąbę, że reklamy jej przeszkadzają. No ja bym Trąba teraz natychmiast je wyłączył. Czuks na kilka godzin stracił swój kanał na YouTubie, został mu w jakiś sposób odebrany i oczywiście odpalili tam stream z promowania kryptowalut. Jak to zwykle bywa, napisał do supportu i kanał odzyskał, informując przy okazji, że wróci do internetu, tylko musi zdać maturę. Walka Mateusza Spisińskiego w Fame MMA została zapowiedziana około 2 miesiące temu, ale teraz dopiero zostaliśmy oficjalnie poinformowani, że zmierzy się na 15 edycji. Jeszcze nie wiadomo z kim. Proponuje Konopskiego, ale z tego co wiemy, Konopski ma już przeciwnika. Jeżeli śledzicie Mateusza w internecie, to wiecie, że bardzo chciał zmierzyć się z Dredziastym z ekipy Kamerzysty. Wtedy Dredziasty uznał, że Mateusz ma za małe zasięgi. Teraz z tego co mi wiadomo, Dredziasty w ogóle nie ma zasięgu, więc chyba nie powinien taką walką pogardzić, może coś z tego będzie. Lanek, czyli producent muzyczny, który w całości zajął się takimi albumami jak Opowieści z Doliny Smoków czy Rewolucja Romantyczna, wypuścił kolejny singiel na YouTube na oficjalny kanał SBM, oczywiście z jego najnowszej wokalnej płyty pod tytułem Extravaganza. W tym tygodniu numer pod tytułem Zemsta Dzikusa i proszę, niech nazwa was nie zmyli, bo moim skromnym zdaniem to jest naprawdę inny wymiar polskiej muzyki, przynajmniej coś, czego wcześniej raczej nie mogliśmy zaobserwować na polskiej scenie. Jestem Dzikus! Dawaj nam pieniądze albo przykus! Różnej muzyki ludzie słuchają, ale myślę, że nie można Lankowi odebrać tego, że trafnie oddaje emocje i klimat. Kini Zimmer, którego nie jestem w stanie usłyszeć na tym numerze, jest wpisany jako jeden z artystów wokalnych. Nie wiem, czy to błąd, czy po prostu ja czegoś nie widzę. Oczywiście cały album Lanka jest dostępny na Spotify. Jeżeli oglądaliście pierwszą konferencję Fame MMA 14, to wiecie, że Amadeusz i Polak ze sobą nie zawalczą. Miała być walka w formule No Limit, ale włodarze stwierdzili, że to by było zbyt monotonne i chłopaki muszą odzyskać siły. No nie wiem, ja na przykład nie uważam, że to by było monotonne. Głównie na tą walkę czekałem. Jak ją odwołali, to pomyślałem, no szkoda, bo naprawdę chciałem ją zobaczyć, no ale już poczekam do tej następnej gali, szczególnie, że jest szybko. No tutaj nagle się okazuje, że tej walki nie będzie. Ludzie gadają, że przesyt, ale dalej jednak by chcieli akurat ten No Limit zobaczyć. No ale zobaczą po prostu na kolejnej gali. Więc wydaje mi się, że więcej osób raczej jest zawiedzionych tym, że tej walki nie będzie, ale przynajmniej nie będzie monotonii. No co? Co ty? Laluna odniosła się do słów Gimpera na temat jej walki z Szeją już po całej konferencji. Szeja to oczywiście dziewczyna Gimpera, która zmierzy się z Laluną na Fame MMA 14 i Gimper swoją drogą to zlikował w filmie newsowym przed konferencją. Wojtek Gola poprosił, żeby Klaudia ze mną wpadła, bo może będzie miał dla niej coś ciekawego. Jej przeciwniczką jest Laluna, która jest znana m.in. z Królowych Życia i jak już pewnie wiecie, kazała Szei rozwalić arbuza nogami na konferencji, co całe szczęście się udało, bo przyznam, że mnie ta sytuacja zaniepokoiła. Odnosząc się do tego wyzwania z arbuzem, Gimper zapytał Szei, czy głowa Laluny będzie tak rozwalana jak ten właśnie arbuz i słuchajcie co na to Laluna. Gimperku, mówią tak, o zagnecie za w świecie i za takiego też ci uważam, to bym mogę pierwszemu rozwać łeb. Moim zdaniem bardzo nieinteresująca postać. Kwieciński zawalczy z młodym Murańskim i podczas kłótni z nim i z jego ojcem na konferencji powiedział te słowa. Jestem gotowy, żeby 14 maja najpierw zawalczyć z Mateuszem, a potem z tobą na jednej gali. Dobra. Chcecie tego? Mimo tego, że Murańscy mnie nie interesują, chętnie bym to zobaczył, moim zdaniem zajebisty pomysł, na ten moment stanowiska Jacka Murańskiego brak. Teraz temat odcinka, posprzeczał się Gimper z Vardengą i Rewo, bo Gimper zarzucił w wywiadzie, że Vardenga i Rewo robią sobie dobrze. Jeżeli chodzi o temat Konopskiego, Rewo, przestań się z Sylwkiem trzymać za ch**a. Wyszła z tego grubsza sprawa, bo zanim Rewo jeszcze zdążył się odnieść, odniósł się do tego Vardenga i to naprawdę mocno. Wypunktował sporo rzeczy, w tym m.in. starą sprawę Gimpera, zanim jeszcze ten zmienił wizerunek. Starsi widzowie pewnie pamiętają wizerunek Gimpera sprzed lat, no i mogą mniej więcej się domyślać, o co chodzi. Z takich ciekawszych rzeczy to Vardenga poinformował, że Rewo dochodzi do tych samych wniosków co on, najprawdopodobniej z tego powodu, że po prostu kierują się podobnym tokiem rozumowania. Też Rewo wypowiada się na temat Konopa w taki, a nie inny sposób, dlatego że mają jakieś tam swoje porachunki. Chyba, że po prostu Rewo go nie lubi, bo chyba Konopski też kiedyś Rewo jakoś pocisnął, może to jest personalne? Konopski blokował słowo Rewo na swoim kanale, w sumie do tej pory chyba nie wiadomo dlaczego, i z tego powodu wypowiadają się na swój temat w taki, a nie inny sposób. A raczej Rewo na temat Konopskiego, bo z tego co wiem, Konopski się jeszcze chyba nigdy na temat Rewo nie wypowiedział. Druga sprawa. A dokładnie wiem, co Gimper chce osiągnąć. Chce mnie skłócić trochę z Rewem, żeby wytworzyć między nami rywalizację, że jak to? Rewo najlepszy kanał? Uważam top 1. Rewo jest, jeżeli chodzi o komentarze w Polsce. Vardenga porównał gadanie Gimpera o tym, że panowie trzymają się za p*** do jakiegoś starego posta, który znalazł Vardenga na wykopie,
o tym, że Gimper we w niecenzuralny sposób wypowiadał się na temat Miszora, a raczej śpiewał w piosence, żeby była jasność w formie żartu. Prośbę Gimpera usunąłem z Instastory te fragmenty tej piosenki. Szczerze nie wiem, czy ja czegoś nie rozumiem, ale moim zdaniem wyciąganie tego to jest totalnie chowy pomysł. Nie potrafię się za bardzo doszukać takiego aspektu, w którym Sylwester wychodzi na plus, udostępniając coś takiego. Oczywiście nie wiem tego na 100%, ale wydaje mi się, że Gimper nie zaszedł nikomu tym tekstem aż tak bardzo za skórę, żeby wyciągać na niego aż takie mocne rzeczy. Może jak sprawa się troszeczkę rozjaśni, to zmienię zdanie, bo na ten moment mam po prostu wrażenie, że ja czegoś nie dostrzegam. Głównie z tego powodu, że ciężko mi uwierzyć w to, że Sylwester podjął takie kroki. I jak Sylwester to zrobił, no to nie ukrywam, że doszukuję się w tym sensu i mam wrażenie, że to musiało mieć jakieś podłoże, wiecie, merytoryczne, ale szczerze w to wątpię, jestem troszeczkę zszokowany. Jak już doszło do wymiany zdań, to mam wrażenie, że oboje troszeczkę za bardzo zaczęli spekulować. Gimper w tym, ile Vardenga i Revo ze sobą rozmawiają, a Vardenga w tym, czy Gimper chce ich skłócić, czy nie. Tutaj macie kilka słów Gimpera na ten temat, które pojawiły się w międzyczasie, jak pisałem scenariusz. Mega poniżej pasa, że wrzuciłeś gdzieś tam do swojego wywodu fragment tej piosenki sprzed 8 lat, nigdy nie została przeze mnie opublikowana, którą prywatnie kiedyś najebany jako kompletny idiot. Nagrałem, testując beat, uważam, że to, ty mi to wyciągnąłeś, to jest poniżej pasa w chuj. Całe ich wypowiedzi podlinkuję w opisie, zachęcam się wszystkim zapoznać, żeby wyrobić sobie własne zdanie na ten temat. Tutaj już miałem kończyć, ale update, bo Vardenga odniósł się do tego nagrania Gimpera sprzed 8 lat. Gimper do mnie zadzwonił i powiedział, żebym to usunął, no bo, że ojciec nie chce, żeby to było w sieci, będą jakieś problemy w szkole, ale sobie pomyślałem, że zagadam, przecież też znam znany YouTuber. Wprost mi powiedział, że on nie ma sobie nic do zarzucenia. To już jest moja decyzja, czy chcę to usunąć, czy nie, o bardziej z troski o Gimpera, no bo ten film, że może zniszczyć po prostu Gimperowi karierę. Zakładając na moment, że to, co zrobił Gimper, przekroczyło wszystkie granice, nie wiem, w jaki inny sposób miałby się zrehabilitować, niż po prostu szczerze przeprosić, zrozumieć błąd i zmienić się o 180 stopni. Z tego powodu też nie wiem, o czym panowie chcą ze sobą rozmawiać na Cage'u. Będziemy z Gimperem to przegadywać po prostu na Cage'u. Bo taką rozmowę zapowiedzieli i coraz bardziej zaczynam wierzyć, że nawet takie kanały komentarii jak Gimper i Vardenga zaczynają troszeczkę podkręcać dramy na siłę, żeby faktycznie są w tym Fame MMA i chcą tam zrobić większą zadymę. Wcześniej w ogóle takich teorii spiskowych nie miałem, no ale teraz mi się to wydaje takie abstrakcyjne, że jedynym sensownym rozwiązaniem jest to, że po prostu chcą poddymić, żeby był temat na Cage'a, bo pomiędzy Trombą a Gimperem mało się dzieje. Nie jestem w stanie znaleźć innego sensownego wytłumaczenia. Ta sytuacja przypomina mi trochę poddymianie Ferrariego i Polaka. Dajcie znać, co o tym myślicie. Gorąco zachęcam do dyskusji. Dziękuję za oglądanie. Kolejny materiał za tydzień. Cześć.